Jeśli to wszystko prawda, to rozumiem już. Chyba. Dlaczego nic prawie nie ma znaczenia? Albo znaczy niewiele. O wiele mniej niż to dziś sądzimy. I dlaczego to znaczące niewiele doznaje wtedy z naszej strony troski, istotnie większej niż wtedy, gdyśmy nadawali temu wagę o wiele większą? Lecz nawet jeśli to wszystko prawda, to na niewiele się zda to moje rozumienie, jeśli tylko na nim poprzestanę. Powiedział, że jest drogą, więc trzeba mi iść. Stromą ścieżką przez góry, powiadasz. Czasem myślę, że wierzę w świat, w jaki chciałbym wierzyć. I choć to motywuje mnie do zmagań, daje odpowiedź na pytanie, po co? To gdy uświadamiam sobie, że być może tylko mydlę sobie oczy, opowieścią, co łagodzi ból niezgody na prawdziwy świat. Zbyt wielka zdaje się być przepaść do realistycznego jak. To opuszcza mnie zdolność do wznoszenia sztandarów. Wznoszę jednak, bo chcę wierzyć. A jak poćwiczę trochę, to i zapaśnik we mnie się budzi. Stromą ścieżką przez góry. Pamiętam słowa mądrych, że życie nie ma celu. A zarazem i oni stawiają sobie jakieś zadania. Coś po coś w końcu robią. Nadal więc otwartym pytaniem jest, czy cel dany z góry, czy też przez nas wykuty. Stromą ścieżką przez góry. Jakbym odjeżdżał w zaświaty puste, gdy tak się zamyślam. Jakby pole chwastami zarastało, bo mi do pługa niespieszno. A zarazem z tego zamyślenia potem jakaś nowa energia do pługa się rodzi. Jakieś nowe po co z dobrze znanym jak znowu wchodzi w komitywę. I znowu wierzę w świat, w jaki chciałbym wierzyć. I mimo wszystko chcę wykuć jakiś sens. Nie tylko życiu,
ale i śmierci. Stromą ścieżką przez góry, powiadasz. Tutaj nie ma. Kogo? Żołnierzy. Powiedziałeś, że nic nie zdoła mnie przygnębić, jeśli zdecyduję się. Nie dlatego chcę. Czuję jednak, że ciągle nie umiem. Albo boję się. Discovery Houston, press to ATO. Liftoff of mission 41D, the first flight of the orbiter Discovery, and the shuttle has cleared the tower. Bo zbyt wielka na tej drodze ciemność. Nice to be in orbit. Nie starczy nam życia, aby dowieść swych racji. Kolejne moje zwycięstwa zamieniają się w zgliszcza, gdy zanadto podnoszę głowę. Jakbym dowodził, że słusznie rozeznaję powody swej porażki. Tylko co mi z takiej słuszności? Może lepiej nie rozeznać i nie umieć dowieść powodów swego zwycięstwa. Może lepiej się wyrzec tego prowadzącego do zguby swego. Uznaję, że nie umiem łowić. Chcę jednak cierpliwie wypływać, by mnie kolejne porażki nauczyły nie podnosić zanadto głowy. Jeśli uznasz, że jestem gotowy, powiedz, z której strony mam zarzucić sieci.
powiedział, że nigdy nie przegrywasz bitew. Jakim więc kryterium mierzył twe zwycięstwa? I czy przegrane, które cisną mi się przed oczy, oznaczają, że nie podjąłeś nawet rękawicy? Wiem, że nie walczysz za nas. Jak więc wygrasz siebie w naszym życiu, jeśli my nie walczymy o ciebie? Może jesteś najbardziej realny? Może istnieje najbardziej to, do czego z takim trudem próbujemy docierać? Może to, co wydaje nam się tak dziwacznie nawiedzone, w najmniejszym stopniu powinno nas zadziwiać? Może my naprawdę tak bardzo się mylimy? Tak nieracjonalne wybieramy drogi i w tak karłowaty sposób zaspokajamy swe pragnienia. Jakbyśmy szukali głębi w dwuwymiarowym świecie, jakbyśmy ciągle gonili księżyc, bojąc się, że wraz z nim utracimy i światło. Jakbyśmy się bali zamilknąć, by wreszcie usłyszeć odpowiedź na dawno niestawiane pytania. Chciałbym powiedzieć, że w Tobie me wytchnienie, me spełnienie, moja radość, moje tak bez żadnego ale. Ale ciągle zbyt płasko, zbyt gwarno i po prostu wątpię, czy przyjdzie kiedyś świt. Wyrwać mnie ze mnie. Pokazać mi, co do mnie czujesz. Dać dowód swoim kosztem. Nie szukać pocieszenia ani smaków. Przylgnąć i trwać z determinacją i spokojem, niezależnie od wszystkiego. Uszanować Twą suwerenną wolę. Niechaj mnie Zośka o wiersze nie prosi.